Dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. O, popieńka jakaś. Powiem Wam, idę sobie nad wodę, ale już widzicie, ile śmieciuchów się zbiera powolutku. I tak po drodze, zanim dojdę tam, to jeszcze coś tutaj pozbieram. O, takie śmieciuchy pojedyncze. To nie powinny tu leżeć, ale leżą. No to trudno, schylę się, wezmę, wyrzucę. Tu są takie pojemniki na śmieci, także nie ma problemu żadnego. Także witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Idziemy dzisiaj nad jeziorko z Areskiem zobaczyć, jak to tam. Jak to tam, o, tu takie foliota chyba widzę, tak? Ja sobie foliok. A taki, żeby wezmę od razu. A co? Krętne śmieci. Ja nienawidzę śmieci. To jest coś strasznego. Normalnie horror z tymi śmiećmi jest. Nie może to być czysto w lasach. Zawsze muszą być te śmieci. No trudno. Jest sezon śmieciowy, teraz to będziemy śmieci zbierać, co tam jest. Foliok jakiś, jasne, że tak. Weźmiemy go od razu. Foliok czy chusteczka? Foliok. Taki foliok. Dobra. To tu nie może leżeć. Chodzą ludzie na spacery, na grzybki, odpoczywać. No to nie może być taki brud. Także no, zapraszam Was na film. To jest nad jeziorka. Zobaczymy, co tam nad jeziorkiem. Pochodzimy troszkę, posprzątamy. No tak, sorry, tak się rozglądam, ale no muszę, już za grzybami nie patrzę. Także patrzymy tylko za śmieciuchami. Chyba że gdzieś pod nogami będzie, to Wam pokażę, ale chyba ich nie będzie. Także idę do pojemnika, to zaraz opróżnię, żeby mieć pustą torbę. Tam jest pojemnik, widzicie? Tam. Opróżnimy ją i idziemy na dół, nad jeziorko. Ares, przywitaj się ładnie. Zobaczcie, jak jest ładnie. Cicho, spokój. Ale mgła jest straszna. Jest gdzieś po 9 już teraz. Bo to nie mam po co wcześniej wstawać. Wychodzić z domu, nie wstawać. A teraz, żeby było po prostu trochę cieplej. No i tak chodzę. No widzicie, jak się zbiera w takich krzaczkach. Pójdziemy w tamtym kierunku, ale na razie tu muszę to wyzbierać po prostu. To jest tak pochowane tam po prostu gdzieś w te krzaki. Porzucane, pochowane. No. No i tak będę sobie powolutku chodził i oczywiście zbierał śmieciuchy, ale jest. Dobra, idziemy w drugim kierunku, tam przyjdziemy kiedy indziej. Tu pójdziemy sobie plażą, widzicie, mało wody jest teraz, mniej, bo spuścili. Jak spuścili, to w te trzciny można tam iść zobaczyć, tak jak co roku zresztą. Można coś tam może będą jakieś buteleczki. Ten pierwszy rok, co tu sprzątałem te butelki, to było strasznie dużo. Teraz to myślę, że będzie mniej, tak? Zresztą świadomość ludzi już też jest, już się ogarnęli troszkę, już nie jest tyle śmieciuchów co kiedyś, nie zostawiają, chociaż zostawiają, ale nie tyle. Jest czyściej. No, tu już spokój jest nawet. Nie wiem, czy ktoś sprzątał, czy nie sprzątał. Ale nie widzę nic takiego tutaj. Taki jakiś foliocek. O. Ale się zbiera. Uzbieramy taką torbę. Wyrzucimy. I pojedziemy do domku. I tak powolutku, powolutku.
Oczyścimy wszystko, i lasy, i jeziorko, i będziemy sobie tak jeździć. Idziemy tam do Trzcina. Powiem wam, że dużo nie trzeba, żeby przejść. Zrobiłem tutaj, widzicie, tam jest plaża zaraz. A te jedne Trzciny zrobiłem. I już mam tyle. No i po prostu chodzę tak powolutku, jak na grzybach, i sobie po prostu zbieram. Biorę nawet takie śmieciuchy, bo tu jest poliok na tych fajkach. Chodź tu, Ares. O, tam pies idzie jakiś, także muszę skończyć film. Powiem wam, no zbiera się. Tu są jakieś poczaskane plastiki, popękane, tu jakiś stelaż czegoś. Tu już mamy prawie cały wór, po prostu. Patrzcie. No idę sobie po prostu i sobie tak zbieram, no. Gdzieś tam zawsze tu buteleczka, tu foliok, tu jakiś plastik. Co zrobić? O. Jak wszystko. No nie może być takich śmieciochów. Jeszcze przy wodzie, to jest zbiornik wody pitnej. I żeby to wszystko tutaj leżało. Ja podbieram to, co widzę oczywiście. Jakieś stare puszki, butelki. Nie wiadomo co. No widzicie. A tu jest w miarę czysto. Nie ma butelek. Pamiętam, ile tych butelek tutaj wyciągłem, to musiałbym tam wejść w środek. Trzciny. Ciekawy jestem, czy by tam coś było. Bo jeszcze są za wysokie, żeby wchodzić. Ale tak po brzegu nic tu nie widzę. O, tu jest jakaś pucha. Pełna czegoś tam. Zrobimy tak, że wejdziemy tutaj. Znaczy nie wejdziemy, tylko sprawdzimy, czy tu czegoś nie ma. No jak nie ma, jak jest. O. Dobra. Coś tu musimy zejść. O. Spróbujemy. O. Dobra. Idziemy to. Tu na górę. To wszystko na górę tu wyrzucimy. No i tak właśnie się zbiera śmieciuchy. Tu jest jakiś foliok, ale to już jest tak z ziemią. No. Ona się nazbiera, no. Powolutku się nazbiera. Najważniejsze, że ja to widzę, wezmę do ręki i wyrzucę tam, gdzie trzeba. Tu są jakieś foliowki, muszę tu przejść jakoś dać radę. O, na moje kolano muszę uważać, dlatego nie robię na warsztacie nic. Nie mogę za długo stać w jednym miejscu. I tu foliowki. Dobra. Zabieramy to. No i tak to trochę. No trzeba się trochę posylać, napracować. Tak to wygląda. Dokoptujemy to tam. Jeszcze idziemy tylko w to jedno miejsce i koniec, bo już ja już jestem pełny. Nie będę miał jak zabierać. Ale patrzcie, jak ładnie.
No tak, tak. Rozumiem. Nie przeszkadzać. No dobra, to już tutaj jeszcze to zbieram. Zobaczymy, czy coś będzie w ogóle. To zbieram i to by było na tyle. Te śmieciuchy. O. Fresko. Tu nie ma nic. No zobaczymy tutaj. Coś jest. Tak, zajrzymy. Papieren. Nie zabieramy. Okej. Tu znowu pucha. Dobra. Malutko, no i bardzo dobrze. Tak trzymać. Jeszcze tu sprawdzę. Czegoś nie ma. Szukam jak grzybu. No dobra. Robimy tak. To spakuję. Pójdziemy do góry. Tam po drodze na pewno śmieciuchy jakieś się trafią. Pójdziemy z powrotem tam do pojemnika. Będziemy to tam wysypywać i kończyć film. Tak zrobimy. No i tak powolutku. Praktycznie. Prawie codziennie. No to będziemy. Do tych śmieciuchów się straci. A teraz wam pokażę grzybki. Maślaczki. Jeden maślaczek. Drugi maślaczek. No, nawet taki. Tu już taki zjedzony troszkę. Tu jest maślaczek, patrzcie jaki ładny. Zdrowy. Myślę, że zdrowy, nie wiem, nie będę zbierał. No i tu jest maślaczek. Twarde, ładne. Maślaczki. Dzisiaj raz, dwa, cztery maślaczki. Już by było do jajuszka. Ale sezon się skończył, także... Idę teraz tam do góry. A tu widzę jakąś... O, coś takiego. Nie wiem, czy jakaś zabawka, czy coś. A tu ryż. Zobaczcie, jaki ładny. Ryż rośnie, ale nie zabieramy. Zabieramy to. To jest plastik do wyrzucenia. No to co, jesteśmy koło pojemnika. No i mamy śmieciuchów torbę. Tu jakieś plastiki. Musimy to teraz powyrzucać wszystko. Bo szkoda torby, żeby zostawiać. Tak to wygląda właśnie. Torba mi się przyda. No, nic fajnego, co? No raczej nic fajnego. Ja się cieszę, bo przynajmniej troszeczkę posprzątałem tutaj. No i tak pójdę sobie stopniowo sobie ten zbiornik jakoś tak naokoło przelecę. Póki śniegu nie będzie. No i oczywiście lasy, tak? Bo tu też są lasy, tak? Tu wszystko do zbiornika to są lasy, tak? Dlatego też tutaj chodzę i te lasy tutaj po drodze sprzątam. Nie tylko tu, bo jeszcze tą drogą tu pójdę, drugą drogą pójdę do środka, do lasu. No i to tak pochodzę sobie tam koło mnie te lasy, tam gdzie chodziłem na grzyby. Tam oczywiście jest czysto już tam, bo już tam sprzątałem. Ale przejście nie zaszkodzi, coś tam wziąć ze sobą, jakąś reklamówkę czy jakąś torbę i posprzątać jeszcze to, co tam jest. No i tak powolutku. Do wiosny, jak to mówią. Byle do wiosny. No to co? Jak się wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam do domku z Areskiem. Areskiem sobie pochodził. No.
Trochę śmiecików było, jak widzieliście zresztą. Co mnie martwi, że są jeszcze... No już nawet nie te, że są jeszcze śmieciuchy, tylko że są jeszcze takie osoby po prostu, co śmiecą, tak? To mnie martwi. Ale no... No wszyscy nie mogą być tacy idealni, że nie będą ani, wiecie, żadnego śmieciucha wyrzucać. Po prostu nie zwracają na to uwagi, tak jak mówiłem, po prostu to jakoś nieświadomie robi po prostu. On i sobie idzie, po prostu wypije sobie tam coś, czy wyrzuci. Nieświadomie, on nie pomyśli nad tym, co on robi w tym momencie. No ale, dobra, będziemy edukować znowu. Trzymajcie się, zdrówka, uśmiechu wam życzę i wszystkiego, wszystkiego dobrego i czystych lasów przede wszystkim. Ares, zabieramy się i lecimy, co? No, zobaczcie, cichutko, ładnie, tam jest jeziorko. Potem pójdziemy, z tamtej strony podjedziemy autkiem, tam pójdziemy, ten kawałek zrobimy, potem tu jeszcze przyjedziemy, pójdziemy tam dalej w głąb, potem tą drogą, jedną, drugą. Później pójdziemy od Rybaczówki, z tamtej strony będziemy chodzić, potem za Rybaczówką, z drugiej strony jeziora, no i to tak, powolutku. Mamy czas, powolutku, cierpliwie, spokojnie, posprzątamy, ile będziemy mogli, to posprzątamy.